Cześć, nazywam się Ania Wędzikowska i witam Cię w moim podcaście. Moim marzeniem jest, żeby wszystkim nam żyło się szczęśliwie. Dlatego wraz z moimi gośćmi, ekspertami z różnych dziedzin, w każdym odcinku będę robić kilka kroków ku szczęściu. Zapraszam Cię do tej wędrówki. Jeśli podobają Ci się te treści, polub, zasubskrybuj, skomentuj, podaj dalej, niech szczęście płynie w świat. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym sobie kroczymy radośnie ku szczęściu. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Nawrot, który tworzy przestrzeń, która się nazywa właśnie Republika Szczęścia, więc myślę, że trudno o lepszego kandydata, żeby nas poprowadził kolejnych parę kroków ku szczęściu. Cześć, Rafał. Witam, dzień dobry. Bardzo dziękuję za Twoje zaproszenie. To jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć na Twoim podcaście. Poznaliśmy się w ogóle, to ciekawe, 20 lat temu w zupełnie innych okolicznościach przez wspólnych przyjaciół w Krakowie. Od tego czasu się nie widzieliśmy, ale gdzieś się tam w tej przestrzeni mediów społecznościowych zauważyliśmy. Ja Ciebie zauważyłam, bo robisz piękną pracę, bo pracujesz z ludźmi, uczysz ich medytacji, uczysz ich bycia przy sobie, uczysz ich jak się wprowadzać w stan połączenia ze sobą poprzez mantry. Pracujesz też z oddechem. Ja bym chciała, żebyś tak może na początek powiedział, jakie są Twoje narzędzia w tej pracy, jak pomagasz ludziom odnajdywać siebie. Nie uczysz, jak pomagasz, jak pomagasz im znaleźć drogę. Tak jak powiedziałaś, ja niczego nie uczę. Ja tak naprawdę pomagam ludziom z różnych warsztatów brać różne narzędzia i implementować w moje kręgi, warsztaty, które organizuję dla kobiet. Oczywiście ukończyłem kurs nauki medytacji Vipassana, kurs instruktora Breathworku, czyli świadomego oddychania, i z każdych z tych rzeczy, z każdych narzędzi biorę coś dla siebie i później tworzę z tego piękną kompozycję. Cały czas również uczestniczę w różnych warsztatach na Bali, których jest bardzo dużo, bo tam przyjeżdżają różne osoby z różnych części świata i również uczą wielu rzeczy, na przykład medytacji, śpiewania mantr, ale na przykład pracy z oddechem, pracy z resetowaniem systemu nerwowego i wiele, wiele innych. Jak to się w ogóle zaczęło? Jak postanowiłeś, jak doszedłeś do tego, że chcesz stworzyć taką przestrzeń, pięknie nazwaną Republika Szczęścia, i dlaczego masz taką misję, że chcesz wzbogacać tę Twoją Republikę Szczęścia o nowych mieszkańców? Wiesz co, wszystko niby dzieje się po coś, nigdy nie ma przypadku. Ja na początku myślałem, że to jest przypadek, ale to nie jest przypadek. Wszystko zaczęło się tak naprawdę podczas mojej pierwszej podróży do Indii. Ja wiodłem życie przeciętnego Polaka, pracowałem sobie w korporacji, prowadziłem przepiękne projekty, pracowałem ze wspaniałymi ludźmi, natomiast i miałem bardzo dużo przeróżnych znajomych, przyjaciół, z którymi przepięknie prowadziłem te projekty, ale nie do końca jednak byłem szczęśliwy. Wydawało mi się na tamten moment, że jestem szczęśliwy. Mimo że Twoje życie było takim realizacją snu i marzenia wielu osób. Dokładnie, ale jednak to nie było to. Więc musiałem upaść na samo dno, czyli sięgnąć tak naprawdę tego dna, ponieważ pracując w korporacji, nie ukrywam, ja do tego się przyznaję, jestem alkoholikiem, który już od 2 lat nie pije alkoholu. Brałem chyba przeróżne, wszystkie jakie są na świecie możliwe narkotyki. I jak już sięgnąłem tego dna, kiedy wpadłem w tą czarną dziurę, kiedy nie chciało mi się rano wstawać do pracy, kiedy miałem depresję, kiedy miałem próby samobójcze, zrozumiałem, że to jest ten moment i tak naprawdę tylko ja sobie mogę z tym wszystkim poradzić. I dopiero wtedy zrozumiałem, mając świadomość, że jestem uzależniony, że to tylko ode mnie zależy, co z tym mogę zrobić. Mogłem dalej tkwić w tej depresji, mogłem dalej brać narkotyki, pić alkohol, natomiast ja podjąłem decyzję zupełnie inną. Pojechałem do Indii. To były moje, nie pamiętam już, które 30 któreś urodziny. Wtedy bardzo spontanicznie kupiłem bilet lotniczy, poleciałem do Indii i tam zaczęła się tak naprawdę moja podróż. Tam przez przypadek znalazłem się w ośrodku, który tak naprawdę był pierwszym powstałym ośrodkiem w Indiach, gdzie właśnie mogłem doświadczyć ajuwerdy, kiedy mogłem doświadczyć medytacji i wielu, wielu innych rzeczy. I tam przeszedłem niesamowitą podróż, która trwała przez 2 tygodnie, ale później znowu wróciłem do Warszawy i moje życie znowu gdzieś tam powolutku znowu wracało na te tory. Na te same tory. Dokładnie, korporacji. I po wielu miesiącach usłyszałem o takim czymś jak Vipassana. Nie wiedziałem, co to dokładnie jest, ale jedna z moich przyjaciółek, która już była 2 razy na takim Vipassanie, za bardzo nie chciała mi powiedzieć w ogóle, co tam się dzieje. Nie chciała mnie, teraz wiem, zniechęcać. Ponieważ Vipassana to jest przepiękne doświadczenie, ale bardzo trudne, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. To jest spędzasz w ośrodku prawie 2 tygodnie, gdzie nie masz dostępu do świata zewnętrznego, czyli zostawiasz telefon, gdzie nie masz możliwości kontaktu wzrokowego z innymi uczestnikami tego retreatu, gdzie masz swoją celę, gdzie masz tylko 2 posiłki dziennie i medytujesz po 12 godzin dziennie. I wtedy przychodzą do ciebie przeróżne doświadczenia. Takie bardzo miłe, ale też takie bardzo mroczne i groźne, które gdzieś wyparłeś, które gdzieś głęboko w twoim ciele zostały zachowane. Więc to był ten pierwszy krok, właśnie ten kurs nauki medytacji Vipassana. Drugi, pierwszy tak, to były Indie. Tak, tego tak nie do końca liczę, bo tak naprawdę cały pomysł, całe moje przebudzenie tak naprawdę zrealizowało się w Polsce. Bardzo dużo osób, ponieważ teraz mieszkam na Bali, dużo osób myśli, że należy wyjechać na Bali lub do innego kraju, żeby się przebudzić, co zupełnie nie jest prawdą. Tak naprawdę to wszystko jest tutaj w środku w nas i nie potrzebujemy nikogo ani niczego, żeby być szczęśliwym i żeby zrozumieć tak naprawdę, czego tak naprawdę w życiu chcemy. To jest trochę tak, że praca w korporacji i tego rodzaju szybkie życie z takimi bardzo mocnymi emocjami, ale też taką dużą amplitudą emocji, to jest niezwykle uzależniające i powoduje właśnie takie wyrzuty dopaminowe i potem stres. Bardzo dużo ludzi, którzy pracują w korporacji, sięga po alkohol, sięga po narkotyki, bo jakoś muszą się regulować. Czy to jest tak, że jakby co tu jest przyczyną, a co tu jest skutkiem? Czy to jest tak, że twoja dusza krzyczała i ty się rozregulowałeś przez tą pracę, czy może ty byłeś już wcześniej rozregulowany i dlatego wybrałeś taką pracę i dopiero musiałeś popracować nad tym, żeby uspokoić swój układ nerwowy, żeby móc czerpać satysfakcję z zupełnie innego życia? Ja myślę, że ja byłem na tyle usatysfakcjonowany pracą w korporacji z różnych jakby powodów, ponieważ była to praca, która spełniała moje marzenia, zarabiałem bardzo duże pieniądze, prowadziłem przepiękne projekty, pracowałem ze wspaniałymi ludźmi, więc jakby to wszystko mnie gdzieś tam w tym świecie zewnętrznym bardzo głęboko satysfakcjonowało. Natomiast ja cały czas krzyczałem, nawet tego nie słysząc i nie widząc, że ja już nie chcę tam pracować. Mimo tych wszystkich plusów, które tak naprawdę normalny człowiek powiedziałby, no praca marzeń, czego chcieć więcej. Natomiast ja gdzieś już z tyłu głowy wiedziałem, że to nie jest dla mnie, więc powtarzałem. Bardzo często mówi się, uważaj co mówisz, bo uniwers cię słucha. Więc ja to powtarzałem do moich przyjaciół, w pracy, w domu, na każdym kroku, aż w końcu dostałem wypowiedzenie umowy o pracę. Czyli tak zwany prezent w przebraniu. Dokładnie. No i niby problem, a tak naprawdę tak, prezent. No i na początku to był dla mnie bardzo duży szok, ponieważ ta praca zapewniała moje bezpieczeństwo finansowe, ale też zapewniała wiele innych obszarów w moim życiu. I nagle zostajesz na środku drogi, gdzie nie masz oszczędności, nie wiesz co dalej zrobić i w którym kierunku iść. I co robić dalej? Masz różne zobowiązania. O Jezu, jaki to jest piękny moment. To jest piękny moment. Jeden z moich guru mówi, że ten moment, kiedy właśnie stary świat przestaje istnieć, to jest ten moment, kiedy może się narodzić coś nowego. Dopiero z pustki i z takiej niepewności. Tylko trzeba mieć wystarczająco dużo odwagi, żeby zrobić ten krok ku niepewności. No ty zostałeś trochę do tego zmuszony. Powinieneś podziękować wszechświatowi. Dokładnie, bardzo dziękuję. Teraz to wiem. W tamtym momencie ja się denerwowałem, frustrowałem, pisałem do moich znajomych, kłóciłem się z moim przełożonym, dlaczego to akurat mnie wybrali, a nie kogoś innego z mojego zespołu. Więc jakby teraz dopiero to rozumiem, że w życiu wszystko dzieje się po coś i tak naprawdę gdybym nie został zwolniony, to nie byłbym tutaj, gdzie jestem teraz. Nie miałbym mojej przepięknej społeczności, która cały czas rośnie, którą cały czas prowadzę. Nie mógłbym robić przepięknych rzeczy, takich jak projekty, warsztaty, kręgi dla kobiet. Nie mógłbym mieszkać na Bali. Więc myślę, że to była bardzo słuszna decyzja, za którą bardzo serdecznie myślę, że i wszechświatowi, ale też wszystkim innym dziękuję. Stworzyłeś tę piękną przestrzeń, pięknie się nazywającą Republika Szczęścia. Ciekawa jestem, jakimi sposobami, jakimi metodami pomagasz ludziom kroczyć w stronę szczęścia, harmonii, spokoju. Tak naprawdę, wiesz, wszystko zaczęło się na kursie nauki medytacji Vipassana, kiedy dostałem ten przekaz od góry, od uniwersu, wszechświata, każdy zupełnie inaczej to nazywa, niektórzy mówią też na to Bóg, gdzie spłynęło do mnie coś takiego, że mam otworzyć przestrzeń, w której będę pomagał ludziom, ale ja nigdy wcześniej tego nie robiłem, nie wiedziałem w ogóle na czym to polega, co mam takiego robić. Ale dostawałem kolejne przekazy z każdą medytacją, w której siadałem, że to ma być przestrzeń dla ludzi, że to ma być medytacja. Pokaż to, co sam robisz, to, co tobie pomogło. Nie wymyślaj zupełnie czegoś nowego, nie wymyślaj nic, tylko bądź sobą i pokazuj swoją prawdę. I tak właśnie było w moim przypadku, gdy ja zobaczyłem, że te narzędzia, które ja sam stosowałem, na przykład medytacja, bardzo mocno mi pomagają w sfokusowaniu się, z połączeniem się z swoim centrum, z odłożeniem tych myśli, które gdzieś się cały czas piętrzą w mojej głowie, to zacząłem robić takie medytacje u siebie na Instagramie. I ze społeczności, która liczyła 0 osób, nagle społeczność liczy ponad 30 000 osób. Każdego dnia dochodziły kolejne osoby. No i po pewnym czasie jakby stwierdziłem, że to jest ten czas, że chcę zaprosić. Zresztą cała społeczność prosiła, zrób jakiś warsztat, spotkajmy się na żywo, chcemy Cię zobaczyć, chcemy z Tobą pomedytować, a ja nie byłem na to zupełnie gotowy. To nie był mój świat. Ale gdzieś wyszedłem poza tą strefę komfortu i zorganizowałem taki pierwszy retreat, taki warsztat, gdzie przez pierwsze 24 godziny zapisało się 20 osób, więc dla mnie to był totalny sukces, totalne zaskoczenie, bo ja do końca nie wiedziałem, z czym mam to wiązać, jak mam ten warsztat poprowadzić. To nie były zupełnie rzeczy, których ja się gdzieś uczyłem. To były jedynie tylko moje doświadczenia. To powiedzmy może, bo zanim zaczęliśmy rozmawiać przed włączeniem kamer, dźwięku i zapisu, mówiliśmy o tym, że w ogóle żadna droga duchowa i też praktyka medytacji nie jest czymś, na co warto kogokolwiek namawiać, bo kiedy przychodzi ten moment i kiedy jest ta potrzeba, to każdy znajdzie swoją drogę i wyczuje ten właściwy moment. Ale ja bym chciała, ponieważ moim marzeniem właśnie dla tej przestrzeni, tej mojej przestrzeni, tego podcastu jest to, żeby dać ludziom takie kropelki, takie wskazówki. Jak ktoś będzie gotowy na to, będzie miała do kogoś przyjść ta informacja, to przyjdzie i przyjdzie we właściwym momencie. Więc chciałabym dawać też takie metody, ale też chciałabym dawać takie uzasadnienia, żeby komuś powiedzieć. I tak bym chciała teraz Twoimi ustami powiedzieć, jakie są benefity medytacji, co się w tej medytacji dzieje, żebyś Ty ze swojej perspektywy to opowiedział, bo doświadczenia każdego są inne, każdy innych słów użyje, żeby o tym opowiedzieć i chciałabym usłyszeć Twoje słowa. Dziękuję, że o to pytasz. Ludzie bardzo często myślą, że ja jestem mnichem buddyjskim i medytuję po 12 godzin dziennie. No to jest zupełnie nieprawda, ponieważ żyję na świecie i normalnie funkcjonuję. Też jem, też spotykam się z znajomymi, chodzę na imprezy, koncerty, do teatru, prowadzę normalne życie. Więc to pokazuje, że tak naprawdę medytować możesz wszędzie. Nie musisz siadać w zamkniętym pomieszczeniu z prostym kręgosłupem, tylko medytować możesz spacerując po lesie, prowadząc auto, zmywając naczynia, prasując i robiąc wiele innych rzeczy. Tak naprawdę medytacja polega na tym, żeby wyciszyć swój umysł i żeby starać się znaleźć swoje centrum i słuchać głos swojego serca. I nawet osoby, które medytują już od wielu lat, mają cały czas ten sam moment. Kiedy siadają do medytacji, to nie jest tak, że zapominają o całym świecie, bo wiadomo, że każdy z nas musi odebrać dzieci z przedszkola, zrobić zakupy, posprzątać, ugotować i tak dalej. Gonitwa myśli na początku jest zawsze i u każdego. Dokładnie, ale najważniejsze jest to, żebyście mieli świadomość, żeby mieć taką świadomość, że te myśli przychodzą, ale żeby je w miarę kontrolować. Na przykład spakować do pudełka, odesłać pudełko dalej. Albo wsiąść w windę, która jest w Twojej głowie i bardzo powoli tą windą zjechać do swojego serca. Metod jest bardzo dużo. Albo wyobrazić sobie, ja lubię tę, wyobrazić sobie bańki mydlane i że każdą myśl, każdy problem wkładam w tą bańkę mydlaną i na razie puszczam. Wrócę do tego, jak czas na to pozwoli. To też jest bardzo ciekawa metoda, dokładnie. Więc metod jest bardzo dużo i też nie należy się zniechęcać, bo to tak samo z medytacją. I też ważne jest to, żeby chyba delikatnie do siebie podejść, w sensie, żeby nie denerwować się na siebie, nie frustrować, że te myśli się pojawiają, tylko łagodnie zauważać je i pozwolić im odpłynąć. Dokładnie. Po prostu się na nich nie zawieszać. Pięknie to powiedziałaś, dokładnie. Chodzi o to, żeby po prostu nie oczekiwać. W momencie, kiedy my od samego początku będziemy oczekiwać, to tak jak idziemy na siłownię i chcemy po 2-3 dniach mieć już po prostu wielkie mięśnie albo schudnąć bardzo mocno. No tak to nie działa. Z medytacją jest tak samo. Należy ją powtarzać co najmniej przez 2-3 tygodnie, tak się mówi, że około 21 dni, żeby ten nawyk wszedł w naszą rutynę. I to nie musisz medytować godzinę dziennie, 2 godziny dziennie. Wystarczy, że to będzie 15 minut rano, 15 minut wieczorem. Możesz jechać samochodem, możesz jechać tramwajem, autobusem, możesz pójść z dzieckiem na spacer. Możliwości jest bardzo dużo. Ważna jest również ta rutyna, którą jakby wykonujemy. I w momencie, kiedy my będziemy to powtarzali, to później już wejdzie nam to w krew, i cały czas każdy z Was będzie chciał medytować. Dlaczego? Dlatego, że jakie są te benefity tej medytacji, o które pytałaś? Zen, spokój. Tak, no to też bardzo mocno pokazuje mi ostatnie moje doświadczenie, na którym miałem okazję być, czyli podróż Vision Quest, czyli takie odosobnienie, gdzie spędziłem tydzień sam w lesie. bez jedzenia, bez picia przez pierwsze 2 doby, bez dachu nad głową, bez namiotu, śpiąc po prostu na karimacie i w śpiworze, będąc w oddali od wszystkich, gdzie ten fokus i ta medytacja bardzo mocno pomaga. I wiadomo, przychodziły mi do głowy bardzo różne myśli, różne rzeczy i różne lęki, bo wiadomo, jak to w lesie siedzisz sobie, jest czarno i nagle tutaj ktoś strzela, ktoś idzie i wydaje ci się, że tam po prostu nagle przyjdzie do ciebie jakieś zwierzę, wilk i cię zje albo niedźwiedź. Ale to tak naprawdę wszystko jest w naszej głowie, więc w momencie, kiedy my skupiamy się i znajdujemy to swoje centrum, to wtedy te myśli bardzo powoli zaczynają odchodzić. Więc na początku nie zniechęcajcie się, bo każdy z nas ma taką jakby możliwość, żeby skupić się na danej rzeczy i możemy na przykład skupiać się na oddechu, możemy skupiać się na doznaniach, które mamy w swoim ciele i wielu, wielu jeszcze innych rzeczach. To powiedz mi, co dla ciebie ta medytacja zmieniła, jak wszedłeś w taką rutynę i robiłeś to wystarczająco długo i regularnie. Co to zmieniło w twoim życiu? Ja kiedyś byłem bardzo dużym nerwusem. Denerwowałem się zwykłymi, prostymi rzeczami, że szklanka stoi krzywo na stole, że ktoś tutaj, nie wiem, coś mi zabrudził, że skarpetki leżą w rogu, czy coś nie jest posprzątane na blacie. To były takie zwykłe, proste rzeczy, które teraz wiem, że nie mają najmniejszego znaczenia. W momencie, kiedy zacząłem medytować, zmieniły się po pierwsze moje relacje ze samym sobą, a później relacje też z innymi osobami. Więc myślę, że tych benefitów jest bardzo, bardzo dużo. Ty mówisz też o tym, że najpierw trzeba właśnie zmienić swoją relację ze sobą. Najpierw trzeba posprzątać wewnętrznie i że trochę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jak my siebie zmieniamy, to zmienia się cały świat wokół nas. Powiedz trochę więcej o tym. To jest bardzo ciekawy temat, o którym mówisz, bo bardzo dużo kobiet, które uczestniczy w moich warsztatach, później po warsztatach mamy różne grupy na Facebooku, na Whatsappie i kobiety piszą i mówią tak, wiesz co, Rafał, ja nie wiem w ogóle o co chodzi, ale tak, mój partner się zmienił, moje dzieci jakieś są inne, koleżanka w pracy jakaś milsza, dla mnie przyjemniejsza, ja w ogóle nie wiem o co chodzi, przecież ja nic nie zrobiłam. Ale w momencie, kiedy my pracujemy nad sobą, kiedy my pokochamy siebie i znajdziemy tą miłość wewnątrz siebie, w swoim sercu, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie pokochać też tą drugą osobę, czy to jest partner, czy nasze dziecko, czy koleżanka z pracy, bo miłość nie związana jest tylko z miłością, czyli z zakochiwaniem się z drugą osobą, ale miłością też do samego siebie i dzieleniem się tą miłością do innych osób. Ta miłość, życzliwość, radość życia to są takie bardzo pozytywne emocje, może wcale właśnie w ogóle nie związane z tym zakochaniem, które postrzegamy i które jest tak naprawdę trochę z przywiązaniem związane, trochę z pożądaniem, trochę z chęcią posiadania kogoś, a ta miłość taka prawdziwa z pełni, ona jest wolna i ona jest niewymagająca, ona jest bezwarunkowa. Dokładnie, no bo w momencie, kiedy zaakceptujesz te wszystkie rzeczy, które masz w sobie, ten wygląd, te zmarszczki, ten tłuszczyk, który masz na brzuchu, celulit na nogach lub zupełnie coś innego, co tobie to przeszkadza, to ta druga osoba, twój partner, również to zaakceptuje w tobie. Tak naprawdę wszystko zaczyna się od nas, więc w momencie, kiedy pokochamy siebie, kiedy zaakceptujemy wszystkie te rzeczy, które wydają nam się, że są takie trudne do zaakceptowania, to ta druga osoba również to zaakceptuje. Mało tego, jak my zaczynamy akceptować siebie, kochać siebie, to automatycznie chyba mniej wymagamy od innych, przestajemy być w pozycji ofiary i wychodzimy właśnie z życzliwością, a nie z oceną innych. No bo im bardziej jesteśmy szczęśliwi w sobie, tym mniej mamy pretensji do wszystkich dookoła, żeby nas ukochali, ugłaskali i uszczęśliwili. Dokładnie, no tutaj ocena, o której mówisz, no w momencie, kiedy my sami oceniamy siebie srogo, typu staramy się na tej siłowni, wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby już nie ćwiczyć na siłowni, to nie chodzi o to, żeby nie dbać o swój piękny wygląd, nie wiem, malować się, ubierać, bo to nie o to chodzi, bo bardzo często jest to bardzo mylone z tym, że osoba duchowa to już nie może się malować, nie może ubierać kolczyków, sukienek i musi medytować 12 godzin dziennie. Zupełnie to ja się z tym nie zgadzam. I myślę, że wiele osób, które zajmuje się duchowością, to są osoby, które normalnie żyją na świecie, mają normalne życia, więc jakby ważne jest to, żeby ta ocena nasza nie była tak sroga do samych siebie, bo w momencie, kiedy my będziemy siebie akceptowali, to również zaakceptujemy tą drugą osobę. No to dlatego to tak pięknie wszystko działa w sprzężeniu, bo między tym, jaką mamy relację ze sobą, to tak mocno promieniuje na to, jaką mamy relację z całym światem. To prawda. Jakich innych narzędzi poza medytacją używasz, kiedy pracujesz na swoich warsztatach? Co jeszcze pomaga? Ostatnio ukończyłem 2-tygodniowy kurs trenera Breathworku, czyli świadomego oddychania, i sam na swojej skórze mogłem doświadczyć tego, co taki świadomy oddech tak naprawdę może nam dać. Bo my jako ludzie bardzo płytko oddychamy. W momencie, kiedy zaczynamy świadomie oddychać głęboko, tlen dociera do takich części w naszym ciele, do takich traum i miejsc, które gdzieś bardzo już dawno zagrzebaliśmy i zapomnieliśmy. Wtedy powstaje system hiperwentylacji i podczas takiego świadomego oddychania te sesje mogą być krótkie, ale mogą być też dłuższe. To może być 3 minuty, 15 lub godzina lub 2, w zależności od tego jakby z czym chcemy pracować. W momencie, kiedy oddychamy, dany człowiek sam ze sobą nie potrzebuje jakby wsparcia trenera. Oczywiście wiadomo, że ten trener, który prowadzi tę sesję oddychania, potrzebuje trzymać tą przestrzeń dla tych osób, jest przeszkolony, żeby wiedzieć, co może się zadziać w różnych sytuacjach. Natomiast sama osoba poprzez świadomy oddech może dotrzeć do tak głębokich traum w swoim ciele i może je sama tak naprawdę uleczyć. No to jest przykład na przykład z moich warsztatów, gdzie kobieta miała tiki, takie lęki tikowe. Tiki nerwowe. I po jednej sesji świadomego oddychania po prostu sama je uleczyła. Wiele różnych przykładów jest tak naprawdę, jeśli chodzi o oddech, więc myślę, że to jest to bardzo przepiękne i bogate narzędzie i jeżeli ktoś chciałby spróbować, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Bo to wszystko się zaczyna w naszym układzie nerwowym i zarówno praca z oddechem, jak i medytacja bardzo mocno reguluje nam układ nerwowy. On jest niereaktywny. Tak, no jeśli chodzi o układ nerwowy, ostatnio też miałam okazję ukończyć szkolenie, resetowanie systemu nerwowego. My tak naprawdę na co dzień jesteśmy nabodźcowani z każdej strony. Telefon, internet, telewizja. Cały czas dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy w naszym życiu. Cały czas coś musimy zrobić, ktoś do nas dzwoni, coś od nas chce. Więc jesteśmy taką trochę tykającą bombą. W momencie, kiedy my wychodzimy z tego świata, czyli na przykład w momencie, kiedy ja byłem na Vipassanie, gdzie byłem odcięty od tego świata, nic nie musiałem, gdy byłem na Vision Quest, na odosobnieniu, gdzie nic nie musiałem, zupełnie inaczej reagujemy. Nasze ciało, nie tylko to wewnętrzne, ale też zewnętrzne, zupełnie inaczej pracuje. Jest dużo różnych technik i metod resetowania systemu nerwowego. Wystarczy na przykład wziąć swoje kciuki i tutaj zacząć masować sobie za uszami. To jest zwykły, najprostszy sposób, a bardzo mocno pomaga w różnych sytuacjach. A jakie jeszcze? Zdradź jeszcze coś. To musiałbym tutaj trochę, wiesz, poskakać. No tu na pewno, tak. Gdzie jeszcze palcami, można się dotykać? Ale można również tutaj w splocie słonecznym, tylko wtedy jakby stajesz na ziemi i łokcie wkładasz w splot słoneczny. Tak, tylko musisz oprzeć się o ziemię. No bo biust mi przeszkadza trochę. I w tym momencie jakby tutaj uciskając ten punkt magiczny splotu słonecznego, jesteś w stanie zresetować swój system nerwowy. Kolejna postawa, bardzo łatwa i prosta, myślę, że każdy z Was ją wykonywał, to po prostu położyć nogi do góry. Położyć się na łóżku i wziąć nogi w 90 stopni do góry. To bardzo mocno pomaga właśnie w resetowaniu systemu nerwowego. To są super sposoby. Bardzo proste i zwykłe, o których tak naprawdę zapominamy, a czasami warto po prostu je stosować, bo dzięki temu nasze życie może być dużo łatwiejsze i piękniejsze. To jest też tak, że ten nasz układ nerwowy jest hiperreaktywny w miejscach, które są dla nas szczególnie bolesne. To są te tak zwane triggery, czyli coś, na co inna osoba mogłaby zareagować totalnym spokojem, nas doprowadza albo do zdenerwowania, albo powoduje w nas lęk, albo smutek. Co to są te triggery i po co one są? Bo one mają swój cel, prawda? Tak, dokładnie. No, kiedyś bardzo się denerwowałem, dlaczego ktoś mnie czymś denerwuje. Bardzo często obwiniałem daną osobę i pokazywałem na nią palcem, że to ty, to przez ciebie, ale zobacz, co się dzieje. W momencie, kiedy pokazuję palec na ciebie, 3 palce skierowane są na mnie. To jest zasada lustra, która pokazuje, że tak naprawdę to, co mnie denerwuje w tobie, to tak naprawdę jest we mnie. Więc czasami warto nie owinać tej drugiej osoby i przyjrzeć się, co we mnie jest, co ja mogłabym zmienić, żeby ta nasza relacja z partnerem, z koleżanką w pracy, z moją mamą mogła być zupełnie inna. Dodatkowa rzecz, jeśli chodzi o triggery, to, że my dzięki triggerom, tych wszystkim trudnym sytuacjom, które się w moim życiu wydarzyły, typu alkohol, narkotyki, tak naprawdę to ja jestem tu, gdzie jestem. Jestem niesamowicie wdzięczny za te wszystkie trudne sytuacje, które były w moim życiu, bo to dzięki nim mogę kroczyć tą drogą tego rozwoju duchowego, tą drogą przebudzenia, bo gdyby one się nie pojawiły, to nie wiem, gdzie bym był i jakby to dalej wyglądało. No z każdego kryzysu no nie z każdego kryzysu, ale inaczej, odwrotnie w zasadzie, czyli każdy duży, potężny rozwój zaczyna się od kryzysu. Nie mielibyśmy motywacji pewnie, żeby pójść tak daleko, tak głęboko lub tak wysoko, zależy od której strony patrzeć, gdyby nam się nie przydarzyło coś trudnego. Ale też sobie myślę, że te triggery to jest coś takiego, co nam pokazuje, hej, chłopaku, dziewczyno, popatrz tutaj. To jest twoja szansa na to, żeby spojrzeć, że jakby jak coś nas denerwuje w kimś, to podziękować, że w nas to striggerował i zobaczyć, co tam się dzieje w środku. Dlatego jakby mój mentor mówi, że to wszystko dzieje się nie dla ciebie, znaczy dzieje się nie dla tobie, tylko tak, dla ciebie. Nie tobie, tylko dla ciebie. I to jest bardzo ważne, bo to tak naprawdę od nas zależy, jak daną sytuację wykorzystamy. Czy będziemy się użalali nad sobą i denerwowali, że kurde, to on mnie zostawił, to przez niego ja teraz cierpię. Czy odwrócisz tą sytuację w zupełnie inną stronę i stwierdzisz, kurde, dzięki temu jestem samodzielna, mogę poznawać nowe życie, mogę poznać nowego partnera i cieszyć się tym życiem, które jest, bo życie jest piękne. Ja zawsze mówię, że każda sytuacja ma plusy i minusy i szczęście polega na tym, żeby patrzeć na to, co jest fajnego, to, co jest plusem i na tym się koncentrować i z tego korzystać. Dokładnie. Jesteś teraz szczęśliwy? Mam 40 lat i mogę powiedzieć, że w tym momencie jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, przeżywając te wszystkie momenty i jakby nie żałuję żadnego momentu, który wydarzył się w moim życiu. Wszystkie te trudne momenty typu depresja, próby samobójcze, zwolnienie z pracy, rozstanie w związku po 5 latach, śmierć mojego taty, to były takie momenty, które dały mi tą siłę do tego, żeby zrozumieć, że tak naprawdę wykorzystać te wszystkie trudne momenty do tego, żeby właśnie wzrastać i rosnąć. Więc tak, jestem bardzo szczęśliwy w tym momencie. Rozmawialiśmy o tym też, zanim zaczęliśmy rozmawiać już tak oficjalnie, że często jest tak, że jak ty to znasz, ja to znam, jak się wchodzi na tę ścieżkę rozwoju duchowego, mentalnego rozwoju, znaczy takiego przejścia z głowy do serca, to otoczenie często patrzy czasem podejrzliwie, czasem z lekkim politowaniem, co jest dla mnie w ogóle nieprawdopodobne i bardzo dziwne, bo najważniejsza rzecz, którą my znajdujemy na tej drodze, to jest spokój. Spokój. Już nikt mnie nie denerwuje, z nikim się nie kłócę, na nic nie jestem reaktywna, więc w zasadzie generalnie otoczeniu jest łatwiej z nami obcować. Ciekawa jestem, jak ty myślisz, skąd się bierze takie reakcje, taki opór, takie niezrozumienie. Ale jesteś inna niż byłaś wcześniej, więc już nie pasujesz do tej układanki. Ja na samym początku też nie potrafiłam tego zrozumieć i jakby bardzo cierpiałem, że moi znajomi, przyjaciele zaczynają gdzieś odchodzić. Nagle grono moich najbliższych osób tutaj w Warszawie, z którymi spotykałem się codziennie, miałem kontakt na WhatsAppie i na Instagramie każdego dnia, nagle zaczyna zupełnie odchodzić. Przestaje być zapraszany na imprezy, przestaje być zapraszany na różne wyjazdy. Nie wiem o co chodzi. Bardzo się jakby wtedy denerwowałem i było to dla mnie bardzo trudne, ale ja zrozumiałem, że w momencie, kiedy my zaczynamy kroczyć tą ścieżką rozwoju duchowego, my też się troszeczkę zmieniamy. I bardzo często kobiety, które przyjeżdżają do mnie na warsztaty, mówią, wiesz co, u mnie w rodzinie to ja nie mogę tak powiedzieć, że jadę na warsztaty rozwoju duchowego, bo by mnie wyśmiali. Oni myślą, że to jest sekta, że tam się dzieją jakieś różne, dziwne, szamańskie rzeczy. Ale tak naprawdę tam nie dzieją się żadne szamańskie rzeczy, dzieją się po prostu rzeczy związane z rozwojem. I ja zrozumiałem, że ci znajomi po prostu nie są gotowi na to, żeby w tym momencie być w tym miejscu, w którym jestem. I oni powolutku się odchodzą, żeby zrobić miejsce właśnie na kolejne inne osoby, które będą na tych samych wibracjach co ja i będą mnie rozumiały. Będziemy mogli razem jeździć na przykład na warsztaty rozwoju duchowego. A oni ci to skomunikowali głośno, czy to po prostu jakoś tak się wydarzyło podprogowo? Wiesz co, nie było komunikacji żadnej, to po prostu samo z czasem, bardzo powoli zaczęło się gdzieś tam oddalać, tak zmieniać, więc w tym momencie oczywiście mamy ze sobą kontakt, natomiast on jest taki bardzo luźny, zupełnie inaczej wygląda niż kiedyś. Ale wiesz, że to jest kolejny dowód na to, co powiedziałeś wcześniej, że ten świat wokół nas się zmienia, kiedy my się zmieniamy, również dlatego, że jak jesteśmy w jakimś określonym miejscu, określonej wibracji, określonym systemie myślowym, to ludzie wokół nas są w tym samym systemie, no bo się wtedy rozumiemy, możemy sobie pogadać na tym samym poziomie, a jak ty idziesz wyżej, zmieniasz się, wchodzisz na przykład w nieocenianie, nieobgadywanie, niezajmowanie się sprawami innych ludzi, tylko właśnie wzrastanie, powiedzmy, w jakichś takich przyjemnych, wzajemnych relacjach, to kompletnie się zmienia twoje otoczenie. I nagle jakbyś miał powiedzieć, jaki jest świat, to twój świat już będzie zupełnie inny, bo ludzie wokół ciebie są, przecież nie mówimy o całym świecie, mówimy o naszej subiektywnej rzeczywistości, naszej najbliższej rzeczywistości. No tak, dlatego dzięki temu ja mam w tym momencie nowych znajomych, nowych przyjaciół, z którymi właśnie mamy wspólne tematy, z którymi rozmawiamy właśnie o rozwoju, o tym jakby na jakie warsztaty możemy pojechać, jak możemy resetować swój system nerwowy, co daje nam oddech, medytacja. I to jest przepiękne, bo tak naprawdę nie można nikogo na siłę zmuszać. Jeżeli osoba na ten moment nie jest gotowa, to ona prędzej czy później przyjdzie. I mam bardzo dużo w mojej społeczności jest osób, które oglądają, sprawdzają, słuchają i z czasem przyjeżdżają do mnie na warsztaty i mówią, wiesz co, na początku to ty mnie tak triggerowałeś, tak mnie wkurzałeś, tak mnie denerwowałeś, że ja w ogóle cię przestałam obserwować. Ale później wróciłam do ciebie i teraz jestem u ciebie na warsztatach. A jeszcze jedna ważna rzecz, że my jesteśmy sumą 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, więc warto inwestować w to, żeby ci ludzie dookoła ciągnęli na górę. To prawda. Jak organizujesz swoje warsztaty, to w jaki sposób inspirujesz? Czy to są głównie kobiety? Tak. W jaki sposób je inspirujesz do tego, żeby wkroczyć na tę ścieżkę? Tak jak mówiłem na początku, ja niczego też nie uczę. Jedynie pokazuję poprzez swoją zmianę w moim życiu to, co się wydarzyło. Daję krótkie, małe narzędzia i nikogo do niczego nie zmuszam. W momencie, kiedy na moich warsztatach jakby proponuje jakieś ćwiczenie, to żadna z kobiet nie jest zmuszana. Jeżeli nie czuje gotowości, jeżeli nie czuje, że to jest dla niej ten moment, że jeżeli to dane ćwiczenie nie jest dla niej, to zupełnie nie musi tego robić. Więc jakby ja poprzez swój przykład, swojej zmiany pokazuję, co mi dała na przykład medytacja, co mi dało śpiewanie mantr, które jest też formą medytacji i wiele, wiele innych, świadomy oddech i wiele, wiele innych narzędzi, które są, a każdy z nich może sobie po prostu wyciągnąć to, co będzie dla niego najlepsze. Czyli to jest trochę tak, że opowiadasz o swoich doświadczeniach, na pewno jest tam jakiś element medytacji, jakiś element oddychania? I ćwiczenia różnego rodzaju. Tak, tak. To znaczy powiem ci tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ wszystkie warsztaty, które prowadzę, nie mają harmonogramu. Wszystko zaczyna się na samym początku. W momencie, kiedy się spotykamy w grupie kobiet, bo organizuję na tą chwilę warsztaty dla kobiet, choć już bardzo dużo mężczyzn prosi o warsztaty dla mężczyzn lub dla par, natomiast na tą chwilę są to warsztaty dla kobiet, to my siadamy w kręgu. I każda z kobiet opowiada to, co tak naprawdę chce powiedzieć, to z czym przyjeżdża, to z czym chce pracować, to jaka jest jej intencja na dany warsztat. I dopiero wtedy w mojej głowie buduje się cały plan danego warsztatu. O, to piękne. Mój guru KLC też zawsze mówi, że jak zaczyna prowadzić jakiś wykład, zaczyna mówić, to nigdy nie wie, co powie. I to nie jest dlatego, że nie lubi się przygotowywać, tylko dlatego, że wierzy, że energia grupy dopiero go sprowadza na właściwe tory. To prawda, bo tak naprawdę każdy warsztat, nawet jeżeli będzie na ten sam temat, to on już będzie zupełnie w innym czasie, będą na nim zupełnie inne osoby. I to połączenie tych kobiet... I to nie jest przypadkowe. I to nie jest przypadek. Nam się wydaje, że wszystko jest przypadkiem, choć w życiu nie ma przypadków. I to połączenie właśnie kobiet jest niesamowite. Bardzo często, dla mnie to też jest bardzo ciekawe, że obok siebie w kręgu początkowym na początku siadają kobiety z bardzo podobnymi traumami, typu gwałt, typu samobójstwo, typu alkohol i wiele, wiele innych rzeczy. Więc jednak ten uniwers gdzieś tam patrzy i działa i tak miksuje, że dopasowuje przepięknie zawsze całą grupę. Od 9 miesięcy mieszkasz na Bali. Co to jest dla ciebie za przestrzeń? Jakie to jest doświadczenie? Co stamtąd czerpiesz? Powiem ci szczerze, nigdy nie sądziłem, nawet jeszcze rok temu, że będę mieszkał na Bali. To przyszło bardzo spontanicznie. Pojechałem na zaproszenie mojej przyjaciółki i tak już zostałem. Pojechałem na 2 miesiące i zostałem już 9 miesięcy. I pierwszego dnia pamiętam to jak dziś, gdzie moja przyjaciółka zabrała mnie do swojego community, do swojego grona najbliższych przyjaciół i wszyscy pytali mnie, skąd jestem, kiedy przyjechałem, a ja mówię, że wczoraj. Jak to wczoraj? No wczoraj. Aha, a jak długo będziesz tutaj? No 2 miesiące. I wszyscy się śmiali. Teraz już wiem dlaczego. Dlatego, że Bali ma niesamowitą moc i energię i przyciąga takie osoby, które w danym momencie swojego życia potrzebują właśnie na przykład oczyszczenia, zmiany, transformacji. I Bali jest bardzo przepiękne i bardzo różnorodne, ale miejscowość, w której ja mieszkam, nazywa się Ubud. Sama nazwa wskazuje oczyszczenie, uzdrowienie. Więc w tym miejscu, mimo tego, że nie leży nad wodą, to jest to takie miejsce, które tak mocno mnie przyciąga, w którym jest tak dużo duże portfolio różnych warsztatów i przepięknych dusz i osób, które tam mieszkają na stałe, że to jest miejsce, które daje mi bardzo dużo jakby wypełnienia, ale też takiego poczucia, że to jest to miejsce, w którym chcę teraz być. Ale to Bali i szczególnie Ubud to jest jedno z takich miejsc mocy. Są takie miejsca na ziemi, które mają rytm określony i określoną energię i nie bez powodu tam się gromadzą ludzie i aktywności, które właśnie mają budować naszą samoświadomość, czy pomagać nam rozwijać naszą duchowość. Tak, akurat miejscowość Ubud leży właśnie na takiej szerokości geograficznej, o której właśnie wspomniałeś, że jest jednym z tych miejsc mocy na świecie, na naszym globie. Więc Ubud właśnie jest tą miejscowością, dlatego został wybrany przez wiele lat temu przez różnych szamanów do tego miejsca, aby właśnie tam uleczać, uzdrawiać. Jest dużo przepięknych świątyń, gdzie możemy przejść różne ceremonie, purification, oczyszczania, wyzwolenia i wiele jeszcze innych rzeczy, więc myślę, że to jest, jeżeli ktoś nie był, to musi odwiedzić, jeżeli chce oczywiście, to odwiedzić to przepiękne miejsce. Ty poza tym, że pomagasz innym, to ciągle pracujesz też nad sobą. Czy to jest praca, która się w ogóle kiedykolwiek kończy? I tutaj myślę, że bardzo pięknie powiedziałaś, że to jest ta droga i ta droga jest tym twoim procesem i im więcej zaczynasz kroczyć, im idziesz bardziej do góry, tym więcej ci wybija, wywala, triggeruje i myślę, że to już jest praca do końca życia na tej ziemi. Ale już trochę w większej harmonii i szczęściu po jakimś czasie, po przejściu tych najważniejszych, najbardziej błotnistych rejonów. Tak, tylko powiem ci, że jakby praca jest zawsze, jakby zawsze jest obszar w człowieku, nad którym można pracować i ja nie mogę powiedzieć, że nie ma sytuacji, które mnie nie mogą zdenerwować. Oczywiście, że takie są. Jestem tylko człowiekiem, mimo tego, że medytuję bardzo dużo i chodzę na przeróżne warsztaty i pracuję cały czas nad sobą, to zawsze są takie momenty, które mogą gdzieś mnie wybić z jakiejś tam rutyny, kiedy mogą mnie striggerować, zdenerwować, ale najważniejsza jest ta świadomość, żeby mieć tą świadomość, że ta sytuacja, ta osoba, ta rzecz może zadziałać na ciebie w ten sposób i wtedy już wiesz, jak sobie radzić z taką sytuacją. Opowiedz o jakiejś magicznej sytuacji, w której przyszedł do ciebie jakiś znak, jakaś tak zwana synchronicity, czyli pewne takie konfiguracje zdarzeń, które świadczą o tym, że coś się jednak na górze sprzęga w odpowiednim czasie dla nas. Tych znaków jest bardzo dużo. Kiedyś ich w ogóle nie zauważałem, ale bardzo często, nie wiem, biorę telefon do ręki, widzę 22:22, 11:11. To jak ja! Albo jedziesz samochodem, nagle widzisz tablice rejestracyjne, same 7, same 1. Bardzo często jest też tak, że ostatnio miałam taką sytuację, że byłem we Wrocławiu i nagle spotkałem koleżankę, której nie widziałem przez wiele lat. Po prostu spotkaliśmy, ona w ogóle nie miała być we Wrocławiu, ona nie mieszka we Wrocławiu, ja też nie. I spotkaliśmy się po prostu na rynku i to było dla mnie coś niesamowitego. I takie sytuacje codziennie gdzieś mi się przydarzają, cały czas. Więc jakby ja wiem, że ten uniwers cały czas czuwa nade mną, cały czas gdzieś jest i cały czas gdzieś mnie prowadzi i pomaga, bo ostatnio rozmawiałem z moją przyjaciółką, która powiedziała mi, wiesz co, ty to masz szczęście w życiu i powiem ci szczerze, Ania, że ja mam niesamowite szczęście, mam niesamowite prowadzenie i wiem, że to wszystko, co się dzieje, to wszystko, co było już w moim życiu, było po coś, żeby teraz być w tym miejscu, w którym jestem teraz. A myślisz, Rafał, że to jest szczęście? Czy myślisz, że to jest kwestia tego, że jak medytujemy i pracujemy ze sobą i jesteśmy bliżej siebie, to jesteśmy bardziej wrażliwi i wyczuleni na te znaki, bo ja myślę, że każdy je dostaje, tylko nie każdy je czyta. Myślę, że każdy to ma. Każdy ma do tego dostęp, tylko wystarczy po prostu zajrzeć głębiej w swoje serce i to, co powiedziałaś, przez na przykład medytację. Myślę, że to jest kompilacja i szczęścia, i medytacji, ale też naszej pracy, bo w momencie, kiedy nie będziemy pracowali nad sobą, to tak naprawdę nie będziemy mogli osiągnąć tego oświecenia, tego przebudzenia, tego spokoju, który na przykład możemy mieć, medytując lub robiąc inne rzeczy. Joe Dispenza mówi, że to nie jest tak, że ktoś ma szczęście albo pecha, tylko przyciągamy nawet nie to, co byśmy chcieli, tylko to, czym jesteśmy. Czyli jak chcesz mieć szczęście, chcesz, żeby ci pozytywni ludzie, szczęśliwi i pozytywnie nastawieni do ciebie otaczali, no to bądź pozytywny do świata najpierw. Więc myślę, że to szczęście to jest właśnie jakaś wypadkowa pozytywnej motywacji, bycia pozytywnie nastawionym do świata i też takiego właśnie bycia w sercu i otwarcia na te, i wyczulenia na te znaki. Tak, zgadzam się z Tobą, a właśnie teraz wybieram się na kurs Joe Dispenzy do Stanów, więc będę mógł zgłębić jeszcze bardziej tę wiedzę. Naprawdę? Kiedy? Planuję w tym roku, ale nie wiem, czy mi się uda, bo mój kalendarz jest bardzo napięty, więc jeżeli nie w tym, to na pewno w następnym. Ja też planowałam, choć pojedziemy razem. O, ekstra. To jedziemy razem. Widzisz, to może po to się spotkaliśmy. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i życzę Ci i sobie, i wszystkim nam tego, żeby Twoja Republika Szczęścia rosła, bo im więcej ludzi się tam znajdzie, tym wszystkim nam będzie się lepiej żyło. Myślę, że dziękuję Ci bardzo za to, ale myślę, że im więcej osób będzie mówiło o tym rozwoju, o tym przebudzeniu, o tym świadomej pracy nad sobą, to będzie dla nas i tylko lepiej. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Moim gościem był Rafał Nawrot, który przyniósł nam tutaj do studia trochę swojej Republiki Szczęścia, za co mu bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że dzięki temu zrobiliście jeszcze parę kroków ku szczęściu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.